Cześć, z tej strony Mateusz. Jak to co roku bywa, nastaje taki czas, taki jak teraz, w którym musimy się zebrać i iść na zakupy po prezenty dla naszych bliskich. O ile jak mamy pomysł na jakiś fajny prezent, to pół biedy, natomiast jeśli go nie mamy, to zaczyna się problem. I dlatego w dniu dzisiejszym chciałam wam zaprezentować, pokazać kilka fajnych pomysłów dla osób, które interesują się technologią. Warto zaznaczenia, w moim zestawieniu nie ma raczej produktów typu iPhone, iPad czy Mac, bo z tych produktów każdy oprócz fanów Androida czy Windowsa raczej się ucieszy, natomiast my przy tym będziemy musieli wydać naprawdę dużo pieniędzy. Dlatego w moim zestawieniu raczej znajdą się produkty tańsze, a nie droższe. Chociaż jak ktoś z was może komuś kupić iPhone'a, czy to 10, czy to 8, czy nawet jakiegoś starszego, to na pewno to będzie dobry prezent i ta osoba na pewno się z niego ucieszy. I gwoli wprowadzenia, linki do wszystkich produktów, które będę chciał pokazać w tym zestawieniu, znajdują się w opisie tego filmu. Także jeśli będziecie zainteresowani zakupem jakiegoś z tych przedmiotów, to zapraszam was właśnie do opisu tego filmu. I może aby fajnie zacząć to zestawienie, chciałbym wam pokazać dwa produkty od Apple. I tak naprawdę będą to dwa ostatnie produkty od tej firmy, które są na mojej liście. Chodzi o Apple Watcha, który jest naprawdę świetnym dodatkiem, świetnym akcesorium do każdego iPhone'a. Przede wszystkim taki Apple Watch to rozszerzenie iPhone'a, czy to pod kątem powiadomień, czy na przykład bezpośredniego odpisywania na SMS-y. Dodatkowo różne funkcje związane z uprawianiem sportu także mogą się spodobać. Jeśli dysponujecie większym trochę budżetem i wiecie, że osoba już ma iPhone'a, to myślę, że taki Apple Watch będzie naprawdę świetnym dopełnieniem. No i w zasadzie takim fajnym dopełnieniem, z którego raczej każdy skorzysta, niezależnie czy używa Androida czy iOS-a, będą słuchawki. Słuchawki Beats, odkąd Apple przejęło tę firmę, znacząco poprawiły swoją jakość, zarówno pod względem samego wykonania, jak i po prostu dźwięku. Wiele osób może się z tym nadal nie zgadzać, natomiast te osoby, które wcześniej się nie zgadzały, a przesłuchały te słuchawki, mówią, że naprawdę jest ok. Tu jest też naprawdę ogromny, bo mamy słuchawki Beats EP, które są tą najtańszą linią. Później w asortymencie znajdziemy m.in. Beats X, no i AirPodsy, te znane, bardzo popularne słuchawki w ostatnim czasie. A jeśli zależy wam na naprawdę fajnych słuchawkach nausznych, to mamy tutaj linię Solo albo Studio. Oczywiście te słuchawki są także bezprzewodowe, no i te wszystkie słuchawki także testowałem i mogę śmiało wam je polecić. I tak jak mówiłem, to były tak naprawdę ostatnie urządzenia od Apple, jakie chciałem dzisiaj wam pokazać. Natomiast nie jedyne urządzenia pasujące do sprzętu Apple, ze względu na to, że szczerze wam mogę polecić pendrive'y zarówno od Adaty, jak i SanDiska. Pendrive'y, które tak naprawdę mogą rozszerzyć naszą pamięć w naszym urządzeniu. Oba te urządzenia testowałem i mogę śmiało powiedzieć, że funkcjonalność jest bardzo, bardzo podobna. Wygląd tak naprawdę różni te urządzenia, natomiast jeśli chodzi o praktyczne zastosowanie, to mamy ich naprawdę bardzo wiele. Podczas podróżowania, gdzie robimy na przykład masę zdjęć czy filmów, możemy bezpośrednio sobie właśnie zgrywać na takiego pendrive'a wszystkie nowo zrobione zdjęcia i po prostu robić miejsce na naszym telefonie na nowe materiały. A z drugiej strony, jak długo gdzieś podróżujecie, może wam się nudzić, więc możecie śmiało sobie wgrać bardzo dużo filmów na takiego pendrive'a i po prostu bezpośrednio z niego oglądać je na waszym iPhone'ie czy iPadzie. Niedawno miałem też okazję przetestować produkty od znanej firmy 12South. Powiem wam, że między innymi duże wrażenie na mnie wywarł podwójny dock, dzięki któremu naraz możemy ładować Apple Watcha oraz naszego iPhone'a, a także adapter, zasilacz, który świetnie sprawdzi się w podróży, ze względu na to, że po prostu ma wymienne kostki, które pasują do większości krajów na świecie. Jakiś czas temu testowałem też kamerę Omna, czyli można powiedzieć naprawdę bardzo fajne dopełnienie naszego HomeKita od Apple, czyli tego inteligentnego systemu sterowania domem. Jest to kamera Full HD, posiadająca zarówno mikrofon, jak i głośnik, także możemy podsłuchiwać także, co się dzieje w danych pomieszczeniach. Dodatkowo kamera naprawdę bardzo fajnie wygląda, więc nie ma po prostu żadnego problemu, aby postawić ją gdzieś na stole w głównym pomieszczeniu, dzięki czemu będziemy mieć podgląd na nasz dom z każdego tak naprawdę dowolnego miejsca na ziemi. Myślę, że to jest naprawdę bardzo fajny prezent dla osoby, która ma cały ten ekosystem, można powiedzieć, od Apple. Tak jak mówię, jest to naprawdę bardzo fajne dopełnienie tego wszystkiego. Mówiliśmy o słuchawkach, więc czas powiedzieć o głośnikach. Śmiało wam mogę polecić głośniki od JBL-a, zarówno z serii na przykład Charge, jak i Flip. Tutaj w zależności od tego, czego oczekujecie tak naprawdę od głośnika, czy tego, że tylko będzie grał, czy tego też, że będziecie mogli skorzystać z ładowania, ale zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku możecie cieszyć się naprawdę bardzo fajną muzyką przez dobre kilka godzin używania. Głośniki są głośne, mają dość mocny bas, więc śmiało można powiedzieć, że da się przy nich rozkręcić fajną imprezę. Jeśli osoba, którą chcecie obdarować, interesuje się wideo, nagrywa po prostu dużo wideo, na przykład podczas podróży, to śmiało możecie zainwestować w gimbala. Według mnie do podróży taki półprofesjonalny, śmiało można powiedzieć, gimbal naprawdę nada się idealnie. Sam go testowałem właśnie w takiej sytuacji i powiem wam, że materiały o wiele lepsze wychodzą, kiedy nic nam nie drga, możemy robić naprawdę bardzo płynne ruchy i wszystko jest na tip-top. Ja osobiście przez dłuższy czas testowałem Smootha 3, ale mamy też propozycję, którą też miałem w rękach od DJI-a, także w zależności od waszego budżetu można rozważyć jedną albo drugą propozycję, natomiast te obie propozycje w zasadzie są bardzo dobre i są tak naprawdę sprawdzone przeze mnie, także prezent powinien być naprawdę udany. Ostatnio na kanale pokazywałem wam fajne akcesoria, zarówno do iPhone'a 10, jak i nie tylko.
tylko. Także z tych propozycji, szukając prezentu, możecie śmiało skorzystać. Z akcesoriów uniwersalnych mam m.in. ładowarki bezprzewodowe, które obecnie są hitem tak naprawdę. Natomiast bardzo ciekawym rozwiązaniem jest też ładowarka samochodowa, która tak naprawdę ma 4 USB, 2 USB wbudowane w kostkę, którą podpinamy po prostu do gniazda. Natomiast drugie 2 USB są osobno na kablu, na dodatkowej kostce, którą możemy na przykład przerzucić na tylnie siedzenia. Jeśli chodzi o takie akcesoria uniwersalne komputerowe, to możecie też śmiało zainwestować w dysk przenośny. Tych dysków jest kilka. Ja wam śmiało mogę polecić trochę bardziej wytrzymały dysk od Adaty. Jest on po prostu odporny na zachlapania i upadki, więc jeśli dużo ta osoba podróżuje, to myślę, że z takiego dysku tak, żeby się na pewno ucieszyła. No i na koniec zostawiłem sobie tak naprawdę hit 2017 roku. Ja śmiało mogę tak powiedzieć o DJI Spark, czyli dronie, do którego tak naprawdę nie musimy mieć żadnych uprawnień, aby latać sobie w miarę bezpiecznych miejscach. Tak naprawdę nie ma żadnego problemu, żeby polatać sobie nim w centrum miasta, gdzie nie ma po prostu zabudowań do 100 metrów. No i dodatkowo fakt tego, że tym dronem tak naprawdę banalnie prosto się lata i możemy wziąć go gdziekolwiek chcemy, bo jest on naprawdę bardzo mały i zmieści się spokojnie na naszego plecaka, torby, powoduje, że jest on mega, mega mobilny. Co prawda dla dzieci, tych młodszych dzieci, to nie jest dobry prezent, ze względu na to, że i tak można tym dronem narobić po prostu sobie problemu. Natomiast dla starszych osób, które będą odpowiedzialnie używać tego drona, jak najbardziej ten prezent to będzie strzał w dziesiątkę. I to tyle ode mnie. Mam nadzieję, że moje pomysły przypadną wam do gustu i będziecie mogli wykorzystać je podczas robienia świątecznych zakupów. Dajcie znać, jeśli wy macie jakieś fajne pomysły na świąteczne prezenty. Może także ja sobie skorzystam, bo mam kilka osób do obdarowania. My widzimy się w następnym materiale. Do zobaczenia. Cześć!